Byliśmy uprzedzone, że no, to są dziewczyny waleczne, znamy je gdzieś tam z reprezentacji Polski i z parkietów już, więc wiedziałyśmy, na co je stać. To są klasowe zawodniczki, walczyły dzisiaj w obronie na pewno bardzo mocno, postawiły się, no, ale każdy mecz czegoś uczy. Od początku mówiliśmy w sztabie, że zresztą tak samo do całego zespołu, że czeka nas bardzo ciężki mecz, że jest to najtrudniejszy przeciwnik z wszystkich trzech, z których do tej pory mieliśmy. I jeżeli popatrzymy troszeczkę w układ meczów, jakie mamy, to stopniowo idzie to coraz wyżej, więc z tego się też cieszymy. No ale to też zmusza nas jednak do tego, żebyśmy trzymali troszeczkę bardziej koncentrację i bardziej mobilizowali się w tych trudnych momentach, bo tak jak dzisiaj Muszyna nam pokazała, że była w stanie wychwycić nasze słabości jakieś drobne i przez to też traciliśmy seriami punkty, co na pewno nie jest dobrą rzeczą dla nas i to daje sygnał, że nad czym musimy pracować. Ja myślę, że może my też grałyśmy troszeczkę lepiej niż w tych dwóch pierwszych setach, mniej popełniałyśmy błędów, aczkolwiek no, dalej nam się zdarzały przestoje, które trzeba wyeliminować, a przynajmniej nad tym popracować. To troszeczkę my ruszyliśmy do przodu, bo oddaliśmy im pola w pierwszym secie przy dosyć wysokim prowadzeniu. Ta mobilizacja na przerwie między setami na pewno pomogła, bo zmieniło się całkowicie oblicze naszej gry i to trzeba zaznaczyć, że to duży plus, że mimo jakby trudnego momentu, w którym się znaleźliśmy, bo nie układało się to po naszej myśli od początku tego drugiego seta, to i tak potrafiliśmy przychylić szale na swoją korzyść i udowodniliśmy to w dwóch następnych setach. Dlaczego trudno nam było zatrzymać Monikę Błociek? No nie wiem czemu, no po prostu miała dzień konia taki przysłowiowy, chyba o to chodzi, no. Była nie do zatrzymania. Dobre pytanie, to nie tylko ją w kilku sytuacjach, bo tak samo był kłopot gdzieś z zatrzymaniem też Maji Sawicz, gdzie dobrze wiedzieliśmy, gdzie będą ataki. Myślę, że trochę był problem dzisiaj po naszej stronie gdzieś, być może z koncentracją, być może z jakimś takim przełamaniem się. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Było na początku widać trochę nerwowości, ale myślę, że wygrywać przy słabszej podstawie to też trzeba umieć i to trzeba zaznaczyć.